Cześć, czołem moi mili, witam was bardzo serdecznie w grze The Tenants, czyli najemcy. I w tej grze będziemy zajmować się wynajmowaniem mieszkań oraz renowacją, odnowieniem tych mieszkań. Będziemy również mieli różnego typu problemy z wynajmującymi. Także zapowiada się gra naprawdę bardzo ciekawie. Jest to gra polskiego studia. Zapowiada się naprawdę dość dobrze, ma wysokie oceny. Wyszła ona ponad rok temu, już jakiś czas się na nią czaiłem, polowałem i w tym oto momencie już chyba nadszedł na nią czas, także serdecznie was zapraszam do oglądania. Weźmiemy sobie nową grę, ja dopiero co odpaliłem i wszedłem jedynie w opcję, więc zaczynamy. Więc tak, moja nazwa, no nazwijmy się, zaskoczę was. Melik, nie? To takie nieoczywiste. No dobra, teraz tak, tak żeby trochę mnie przypominał. Teraz mniej więcej tak wyglądam. No. Dobra, niech będzie ten koleś. Jeśli to jest koleś. Ale to jest nieważne, dobra. Tryb standardowy weźmy. Nie utrudniajmy sobie pierwszego spotkania z grą, bo to zupełnie nie będzie miało sensu. Tryb kreatywny tak naprawdę pochłonie mnie ta gra, to dopiero wtedy będziemy się tym bawić, aczkolwiek na razie możemy tutaj zerknąć i osiągnięcia nie będą działały w trybie kreatywnym. Cokolwiek to znaczy. Dobra, zostańmy przy standardowym. Cenzura szkodników. Nie będziemy sobie ich cenzurować, będziemy je oglądać. I cenzura narkotyków. Nie będziemy tego cenzurować. Też będziemy na to patrzeć. Także startujemy. Zobaczmy, co to jest. I dobra, co tu się dzieje? Aktualnie zmagamy się z niewielkim kryzysem emigracyjnym, ale ogólnie to świetne miasto. No proszę, póki co większość miasta pozostaje poza naszym zasięgiem, ale z czasem odblokujemy kolejne dzielnice. To co, lecimy? Kliknij w dzielnicę slumsów i tam wyjaśnię ci, co robić dalej. Czyli tak, tu po prawej stronie nam się wyświetla slumsy, Manhattan. Są trzy dzielnice i przedmieścia. No okej, okay, więc agent mieszkania, lokatorzy, skończony z zleceń, pieniędzy. Okej, okay, no to zerknijmy. O, jesteś, dobra robota, nie? W którym przed tobą zdarzyło się tu zgubić. Mniejsza z tym, na start sprawdź sobie telefon, zostawiam zlecenie, lepiej szybko je zaakceptuj, zanim zrobi to ktoś inny. Okej, okay, smartfon, wiadomości, nieruchomości, gracz, umiejętności, zlecenie. Potrzebuję, żeby ktoś ogarnął moją starą przyczepę w coś nadającego się do życia. Akceptujemy. Zobaczmy, o co tu chodzi. Nieźle. Wiedziałbym, że sobie poradzisz. Dobra, przejdźmy do przyczepy. Jak wygląda moja stara przyczepa? Wynajmuję ją mojemu znajomemu Pedro. Mógł tam zostawić trochę bałaganu, ale na pewno sobie z tym świetnie poradzisz. Nie znaleziono nic. Ok. Twoje zlecenia w realizacji. Renowacja. Potrzebuję do tak, posprzątaj mieszkanie. No dobra, kliknijmy i już jesteśmy tutaj. Okej, okay, więc klikamy. Nie można remontować, póki mieszkanie nie zostanie wysprzątane, więc rozpocznij sprzątanie. Ok, jestem w środku. Wygląda na to, że to miejsce jest pełne śmieci. Może zaczniemy od tego? Wiem, że nie lubisz brudzić sobie rąk, więc powiedz mi, co mam wyczyścić, a ja zajmę się resztą. Okej, okay, wyczyść. Jedna rzecz na raz może być robiona. A, naszego duetu nic nie powstrzyma. No, szybkie spostrzeżenie. Jeśli utrzymamy to tempo, mimo to dużo jeszcze przed nami, w tym jakieś uszkodzone i rozwalone meble. Daj mi znać, co mam z nimi zrobić. Więc tak, mam jakiś budżet, 10 tysięcy. Tu jest chyba moja gotówka. Mój poziom. Mogę zapauzować, coś tu jeszcze podziałać. Ok, tu jest coś. Odnów, szansa 70%. Odnów, zobaczymy, co się wydarzy.
Napraw, szansa 100%. Wyczyść. O, można dawać mu... To ma po kolei robić. Okej. Okay. To już jest jakiś plus. Sprzedaj za 266. Sprzedaj. Nie, to zostawimy. Proszę bardzo. To by było na tyle. Super. Możesz dokończyć te wielkie porządki, uprzejmie wskazując mi drzwi wyjściowe. Spróbuję. No i spróbuj. Obiecuję, że nie wezmę tego do siebie. Okej, okay, wyjdź mi stąd. Pewnie, że chcesz wyjść z lokalu? Tak. I na mieszkanie i wejdź do trybu renowacji. Chcę zobaczyć, jak sytuacja wygląda z bliska. Rozpocznij remont. Klient. Wierzchnia. Okej, okay, no rozpocznij remont. Witaj w trybie renowacji. Podczas renowacji czas gry będzie mijał wolniej, tak abyś mógł skupić się na wykonywanej pracy. Jak możesz zauważyć, w lewym górnym rogu pozostałych zleceniach budżet będzie wyświetlany na niebiesko, by łatwiej odróżnić go od twoich środków. Okej. Okay. Użyj menu w dolnej części ekranu, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji renowacyjnych. Niektóre z nich są jeszcze niedostępne, ale nic się nie martw, wszystko w swoim czasie. Możesz wrócić do gry, korzystając z przycisku wyjdź w ostatniej zakładce. Okej. Okay. Teraz wygląda to znacznie lepiej. Przejdźmy do tematu podłóg. Rzuć okiem na listę wymagań po prawej i wybierz odpowiedni typ podłóg, najeżdżając kursorem na ikony poszczególnych przedmiotów, aby dowiedzieć się, do jakiego typu przynależą. Czyli jak kliknę sobie tu, to wyświetla mi się tylko podłogi. Świetnie. Okej, okay, mam 10 tysięcy. No, nie wiem, czy na bogato pójść, czy na biednie. W końcu to tylko przyczepa, nie? Linoleum. A tak ładnie będzie linoleum. 66%. Linoleum, linoleum. Tylko takie podłogi są. Linoleum, serio? No do łazienki linoleum tak słabo trochę chyba, nie wiem, może? Może nie? Rzućmy troszeczkę droższe. Dobra, i jest już skończone. Wykończ ściany brązowy. Proszę bardzo, brązowy, brązowy. Aha, po prostu są różne odcienie brązu. Z góry jest to narzucone. A, tak trzymaj. Teraz zobaczymy, czy tak samo dobrze poradzisz sobie ze ścianami. Nie zapomnij sprawdzić wymagań po prawej stronie ekranu. Okej. Okay. No pokój trzeba walnąć na jasno. Da jakoś przekręcać coś tu? O, tak się przekręca. A, jeszcze tak można. Oj, kątem machać można. O, świetnie. Dobra. To były te ściany. Okej. Okay. Zrobimy troszkę jaśniejsze. Tak oddzielimy sobie te pomieszczenia. Co on tu bazgrze? Co on tu gada? Świetnie. Przejdźmy do najbardziej interesującej części remontu. Do meblowania. Wybierz którykolwiek odpowiadający ci mebel i umieść go w mieszkaniu. Pamiętaj, że możesz obracać meble za pomocą przycisków Z i C. Obrót kamery sterować. Okej. Tym już się dowiedziałem. No spoko. Teraz tak, meble. Więc kompaktowy... Kompakt WC. Ekskluzywny trochę. Otwór w ścianie. Nie wiem, co to jest za otwór. Fancy, toaleta fancy. I trochę droga jest. No nic. Zróbmy takie średnio półkowe. I wybierzmy jakiś kolor. O, właśnie, coś takiego. Toaletkę sobie postawimy w tym miejscu. Zaczynasz nabierać wprawy, co? Masz teraz wolną rękę. Wykończ mieszkanie wedle własnego uznania. Pamiętaj jednak, że musisz spełnić wszystkie wymagania, nim będziesz mógł zakończyć zlecenie. Spoko.
Może damy radę. Papier toaletowy. No to taka trochę podstawa. Nie no, na podłodze nie będziemy go stawiać. Mówię, takie średnio półkowe, więc rzucimy papierek sobie tutaj. Następnie szczotka do WC. No też taka średnio półkowa niech będzie. Proszę bardzo. O, kolor jeszcze można było zmienić. Zapomniałem, lustro. No lustro, lustro to ja wolę to najtańsze, bo takie najfajniejsze mi się zdaje. I myślę, że lustro walniemy sobie przy samym wyjściu, tak żeby było można się też przeglądać w nim w razie jakbyśmy chcieli gdzieś kiedyś z domu wyjść, bo i taka możliwość może się przytrafić. Dobra, ten fotel wygląda na wygodniejszy od tego. Także to też sobie weźmiemy. A, taki ładny, taki nie, na niebiesko, coś lubię. Co się wydarzyło? Fotel mi zniknął. Z i C, o pięknie, dobra. Także tego. Ja w ogóle mogę te meble przeciągać? Przestaw. Nie wiem, czy to ma sens. Przestaw. Na razie wstawimy to tutaj. Zobaczmy, co w ogóle da radę wyczarować w tym pomieszczeniu. Czy w ogóle coś da radę wyczarować? A okna da się przestawiać? Nie, okien nie da się przestawić. No, trochę słabo jest. Nie ma co ukrywać. A co to? Aha, dobra. Okej. Dobra, kupmy ten fotel. Może w końcu uda się gdzieś go... No niech pochu. Lecz ten fotel jest naprawdę aż taki niezbędny? Bo w sumie mamy trochę hajsu, a to już tylko fotel i telewizor nam został do kupienia. Więc może zaryzykujmy. Sprzedamy to. I teraz tak. Kupmy łóżko. Takie wywalone w kosmos. Najdroższe jakie tylko jest. Nie za niebieską. Musimy jakiś kontrast rzucić. Też no tak jasno białe. Czernie. Zbyt czarna. Zielenią, a zaatakujemy. Dobra, czy ja nie za dużo się przejmuję kolorami? Łuk, będzie różowy. Także bawimy się. Jest łóżeczko, tylko teraz właśnie coś z tą lodówką jest nie halo. Tak, dobra. Teraz mamy miejsce, żeby postawić fotel. A na tej ścianie byłby telewizor. No właśnie, coś mi tu nie pasuje dalej. Bo jak ja tak zrobię, jak pomyślałem, jak powiedziałem, to nie będzie można nic obejrzeć. Jakie to jest nieustawne. Jest jakaś tragedia. Co to jest? Wskazówka, możesz zwiększyć punktację wystroju tego mebla, ustawiając go przy ścianie. No właśnie, cholera. Dobra. Jakoś to jest. To jest preferowane tagi w przedmiotach. Proste zen. Aha, zen nielubiane. Matko i córko. Klasyczne. Przytulne. Nie wiem, co ja w ogóle kupuję. To są chyba te tagi na samym dole. Klasyczne, przytulne. Dobra, kupmy to. Weźmy sobie jakiś taki fotelek. Czekaj. Zróbmy
zróbmy tak. To przestawimy lustereczko tutaj. Fotelik. Przestawimy tu. Ale z dupy to wszystko wygląda. Masakra. Telewizor. No, telewizor zapieprzymy od razu. Na całą ścianę. Tylko chętnie bym... Już wiem co zrobię. To trzeba przestawić. Państwo, postawimy tutaj, bo dlaczego by nie? Fotel przestawimy tu. No i ten telewizor piękny. Superancko. Tyk, wisi na ścianie, przestaw. O, ładnie, pięknie. Nawet możemy jeszcze to przestawić, to jednak tu rzucić, bo dlaczego nie? Coś z telewizorem jest nie tak. O co chodzi? A, nie mam zasilania. Dlaczego nie mam zasilania? O, masakra. Na tej ścianie nie ma gniazdka. Ja nie wiedziałem, że to jest takie porąbane. Ej, no. To teraz dali do pieca. Tymi gniazdkami. Bez kitu. Dobra, przestaw. I cyk, dobra. To już będzie tak, jak jest teraz. Przestawimy. Jak tu się wchodzi? Tędy się wchodzi. Cholipka. Ale to co, to jak tu ustawię? No właśnie. Jest problem z wejściem. Już problemu nie ma. No ale tam jest gniazdko. Lodówka w kiblu, masakra. Jak to rozwiązać sytuację? Jeszcze chyba tu jest gniazdko. Nie, tu gniazdka nie ma. Ale jest w porządku. Dobra, i tak to zostawiamy. To chyba będzie najlepsze ustawienie, jakie tylko jest chyba tu możliwe. Oj, dobra, i chyba mamy wszystko. Tak, preferowane meble, płyty DVD. Skąd ja mam to wziąć? A jest, proszę bardzo. No to już. Proszę bardzo, w samym rogu, o tutaj niech będą takie. Tu jeszcze rzucimy takie. Proszę bardzo. Jeszcze mamy 5800. Super, wygląda to całkiem nieźle. Teraz przejdź do zakładki wykończenie i wybierz przycisk oddaj zlecenie. Proszę bardzo. Gdzie to jest? Tu jest. Coś się świeci. Oddaj zlecenie. Pokój. Zwykły pokój. Podstawowy. 42% współczesne. Proste. Teraz, kiedy już masz swoje pierwsze oficjalne zlecenie za sobą, mam dla ciebie małą niespodziankę. Twoja ciotka? No i się nie dowiedziałem. Kliknij na mieszkanie, przełącz się do zakładki ulepszenia i rozpocznij instalację elektryczności. Czyli zrobiłem 4000. Więc tutaj wchodzimy. Elektryczność, instalacja wymagana. 0 za gniazdko, 10 godzin pracy, instalacji. Zainstalowałem 4000, no to co zarobiłem, teraz wydałem ulepszenie mieszkania. Jest kilka permanentnych ulepszeń, które możesz zainstalować w mieszkaniu. Niektóre z nich są wręcz wymagane przez prawo, aby móc wynająć lokal. Wliczają się w nie prąd, ogrzewanie oraz woda. Na szczęście to ostatnie mamy już załatwione.
tym mieszkaniu. Do listy ulepszeń możesz się zawsze dostać, klikając na wybrane mieszkanie, a następnie przechodząc do zakładki ulepszenia mieszkania. Instalacja ulepszeń kosztuje i trwa chwilę czasu. Większość ulepszeń będzie dodatkowo wymagać manualnej konfiguracji, kiedy baza zostanie już zainstalowana. Dla przykładu, gdy będziesz już mieć podłączony do mieszkania prąd, trzeba będzie jeszcze rozmieścić gniazdka w wybranych miejscach. Gniazdka zazwyczaj mają ograniczony zasięg, w którym działają, więc warto od razu zaplanować sobie przyszły układ mieszkania. Ja wam powiem, mieszkając tutaj w Belgii, nauczyłem się tego, że warto mieć na ścianie, na każdej ścianie przynajmniej dwa gniazdka. To jest mega, mega naprawdę przydatne. Bo tutaj w Belgii właśnie tak mają, że na każdej ścianie przynajmniej są dwa gniazdka. To takie przynajmniej, nie? Dobra, podłączenie do sieci już mamy, ale nadal czeka nas trochę roboty. Opowiem więcej, gdy znajdziemy się już w mieszkaniu. Kliknij na przycisk konfiguracji w zakładce ulepszeń. Konfiguracja, skonfiguruj. Świetnie, teraz czas wykorzystać Twój mózg podczas instalacji poszczególnych gniazdek. Trzeba wziąć pod uwagę przyszłe rozmieszczenie urządzeń, kable, bla, bla, bla. Wybierz akcję instalacji gniazdka i daj znać, gdzie mam je zamontować. Możesz zacząć. No dobra, dobra. Gniazdka. Cyk, cyk, takie gniazdka, takie gniazdka. Więc tak, z racji, że tu. Co tu się dzieje? Na podłodze? Bez kitu na podłodze. Gniazdka na podłodze. Świetne rozwiązanie. Dobra, ale na pewno jedno gniazdko będzie tu. Pięknie. Drugie gniazdko będzie tu. No tak jak wam mówiłem, no tu gniazdka muszą być. Ono sięga tam, no to to gniazdko będzie tutaj. A z gniazdkami to ja tu nie będę wydziwiał, znaczy wydziwiał będę, ale nie będę się ograniczał. Bardziej o to mi chodziło. No jedziemy z tymi gniazdkami, nie ma, że boli. Dobra, myślę, że tyle gniazdek wystarczy, bo tutaj już będzie prysznic, wanna, więc tam z prądem nie będziemy spacerować. Aczkolwiek jeszcze przydałoby się gniazdko w tym oto miejscu. No i dobra. Tak by to wyglądało. Na podłodze nie będziemy montować, to się mija z celem. I co ja mam teraz zrobić? Idealnie. Pamiętaj o meblach i sprzętach, które znajdują się w mieszkaniu oraz... Okej. Gracz. Losowa zawartość. Przedmioty do odblokowania. Aha, coś tu będzie do odblokowania. Zlecenia. Na razie nie mam żadnych. Przewodnik Stefana. Okej, niech to mi się nie świeci. I co? Co ja mam teraz zrobić? Wyjdź, a ja bym chciał coś tu jeszcze podziałać. Chcesz wyjść z lokalu? Tak. No bo nie wiem co mam... No, świetnie, elektrykę mamy już podłączoną. Teraz musisz zakasać rękawy i wziąć się za wykonywanie kolejnych zleceń, by odłożyć pieniądze na podłączenie ogrzewania. Otwórz aplikację zlecenia. Przygotowałem dla ciebie coś specjalnego. Nauczysz się podstaw opiekując się moim lokalem. Lokatorem, przepraszam. Zlecenie. Mam paru hałaśliwych lokatorów, którzy przyprawiają mnie o ból głowy. Szukam kogoś, kto pomoże mi się nimi zająć. Wymagania, budżet 8000. Jedziemy. Opieka nad lokatorami. Zlecenia opieki wymagają dbania o najemców w sposób, który maksymalizuje ich zadowolenie. Pracuj nad upewnieniem się, że szybko rozwiązujesz ich problemy, a jeśli masz wystarczająco dużo czasu i środków, możesz postarać się załatwić im coś miłego. Kiedy najemca charakteryzuje się swoim archetypem, cechami, upodobaniami i uprzedzeniami, archetyp określa, jakimi są osobami i co robią na co dzień.
cechy wpływają na ich zachowanie jako najemcy i sposób, w jaki musisz się nimi zająć. Upodobania i uprzedzenia wchodzą w grę, gdy zechcesz spróbować ich zadowolić. Pamiętaj, że każdy najemca jest inny i wymaga innego podejścia. Powodzenia. No spoko. Wiesz lub nie, ale naszemu staremu, dobremu Pedro nie do końca podpasował remont przyczepy. Spróbujmy poprawić mu nastrój. Otwórz panel lokatora. Prezenty, jedzenie. Serio? Dobra, sprawmy mu pączka. Teraz otwórz menu prezentów i wyślij mu coś. Trzymam kciuki, żeby mu się podobało. Dobra robota, możesz teraz... Ja nawet nie spojrzałem, co on lubi, cholera, zapomniałem o tym. Do zrobienia pieniędzy potrzebnych na zainstalowanie ogrzewania. Odblokowane podstawowe zlecenie. Wygląda na to, że powinieneś dać sobie radę sam w pracy z klientami. Aplikacja zleceń w twoim telefonie została właśnie wzbogacona o proste zlecenia remontowe, których możesz się podjąć. Spoko. Nie można wchodzić w interakcję. O, znowu coś jest. Mieszka od 0 tygodni 1 dzień. Aha, lubi napoje, nie lubi kwiatów. Okej. No spoko, co to jest? Nie chluj. O, masz, jeszcze się przewrócił pijaczyna. Ciapowaty. Nie, pijany, ewidentnie. Dobra, złapmy pierwsze zlecenie. Za 2250. Szybka renowacja kuchni z miejscem, gdzie można zjeść. Skontaktuj się ze mną. Wymagania, stwórz nową kuchnię. Budżet 8450. Wskazówki do wykończenia. Istotne. Pierwsze wrażenie. Podłogi. Mniej istotne. Preferowane wyposażenie. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, co tu się wydarzy. I teraz tak. Tu mamy opiekę. Zajmij się potrzebami. A, jestem już. I co, jeszcze mam się z nim? Pierwsze kroki. Wykonaj samodzielne zlecenie renowacji. Oferty znajdziesz w aplikacji zlecenia. Renowacja. No to spoko, jedziemy tam. I już jesteśmy na miejscu. Tego na razie nie chcę. No i rozpocznij. Ojej, ile informacji. Prestiż. Bazując na wystroju twojego wnętrza, otrzyma ono klasyfikację prestiżu, która wpływa na to, jak potencjalni lokatorzy i klienci w zleceniach oceniają twoje mieszkanie. Obliczanie klasyfikacji bierze pod uwagę takie przedmioty, które znajdują się w danym pokoju, mieszkaniu, jak i materiały użyte na ścianach i podłogach. W większości zleceń twój klient określi preferowany poziom prestiżu dla każdego pokoju z listy wymagań. Finalna ocena zlecenia kategorii prestiżu zależy bezpośrednio od tego, na ile uda się spełnić te preferencje. Pamiętaj, że zawsze możesz podejrzeć poziom prestiżu w danym pomieszczeniu, klikając na pokój w widocznym w widoku wykończenia. O kurwości. No to się zaczyna. Teraz tak, kuchnia. Tu mamy jakiś pokoik, tu mamy coś, tu jest łazienka, czyli kuchnię, mam rozumieć, że kuchnia jest w tym oto miejscu. Okej. No to zacznijmy. Ozdoba ścienna. Preferowane. Tagi. Sielskie. Podstawowe nielubiane. Pożądane sielskie. Sielskie są pożądane. Wykończone podłogi. Podłogi sielskie. Podstawowe są nielubiane. Klasyczne. Klasyczne już będzie lepiej. Współczesne. Vintage. Współczesne. Okej. Kuchnia. Za ciemne to takie pospolite. Jakie to? Vintage. Za pstrokate. Myślę, że przy tym staniemy. Dobra, pomieszczenie delikatnie się ożywiło i płytki już są. Wykończenie ścian. No wiadomo, sielskie pożądane, podstawowe nielubione.
Vintage. Tu, o, klasyczne sielskie. I już mi się podoba. Będzie można w to uderzyć. Więc atakujemy. No kurczę, chyba się spodoba. Dobra, ściany wykończone. Zlew kuchenny. Sielskie, nowoczesne, podstawowe, proste. No to oczywiście, że sielskie. Co jest? Warianty kolorystyczne. A no tak, warianty kolorystyczne. Większość przedmiotów ma co najmniej kilka wariantów kolorystycznych do wyboru. Możesz zmienić wariant danego przedmiotu przed jego kupieniem, klikając przycisk pędzla znajdujący się przy ikonce danego mebla w dolnym panelu. Przedmiotom już stojącym w mieszkaniu również można zmienić warianty kolorystyczne, aby lepiej dopasować je do wybranego stylu aranżacji. Wystarczy, że klikniesz na wybrany przedmiot i wybierzesz z menu odpowiednią opcję. Dziękuję za informację. Więc tak, no z racji, że jest niebieski i brąz, no to zrobimy to w ten sposób. Wypadałoby to ustawić chyba tak na samym środeczku. Na razie niech to tak będzie. Coś zlew kuchenny nie pasuje. Wody nie ma w tym miejscu. A gdzie jest podłączenie do wody? Serio? Tam jest dopiero? To ja nie to pomieszczenie robię? O co chodzi? Ej. Ej, co jest grane? No to teraz jestem zdziwiony. Obszar dostępny. Ja mogę jej założyć jakieś dopływy dodatkowe? Woda. O, jak fajnie, woda. Mogę jej wodę. O, jak pięknie. Proszę bardzo. No cudnie. I cyk, proszę mi to tu zamontować. Ej, no to super. Fajnie, że to tak można zrobić. No świetnie. Dobra, dziadek, na razie wyjdź i remontuj. Na razie tyle mi jesteś potrzebny. Jesteś pewien, że chcesz wyjść z lokalu? Nie, nie chcę wyjść z lokalu. Zdemontuj. Nie, ja chcę po prostu zacząć dalej budować. Wyjdź. No nie. Kurde. No, kruca fix. I co ja mam teraz zrobić? No wyjdź i remont. Tak. Ustawienie przedmiotów. Podczas ustawienia przedmiotów w the tenants powinno się brać pod uwagę więcej czynników niż tylko to, czy do danego mebla da się dotrzeć. Niektóre przedmioty mają dodatkowe preferencje co do tego, w jaki sposób powinny być ustawione. Na przykład lodówki i zlewy będą miały obniżoną punktację, jeśli nie będą postawione przy ścianie, a małe dekoracje otrzymają kary do punktacji za stanie bezpośrednio na podłodze zamiast na jakimś blacie, aby uzyskać. No to tak, no tyle już coś tam wiemy. Dobra, nie chce mi się już tego czytać. Jest naprawdę dużo informacji, a mnóstwo można się domyślić. Także przestaw, ustaw i już pięknie. Zlew kuchenny jest. Szafka kuchenna. Szafki kuchenne razy dwa. Podstawowe, proste, to nas nie interesuje. Nowoczesne. I sielskie, no pięknie, no właśnie sielskie, sielskie wyszukane. Dobra, walniemy najdroższe. Myślę, że ta kolorystyka dobrze tu będzie pasować, jako kontrast. Proszę bardzo, taka szafeczka. I z drugiej strony to... Nie, może... Czemu dwie takie same?
Styk. Obok niech będzie z tego samego zestawu, aczkolwiek będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Ej, coś tu się nie pasuje mi. O, i teraz to wygląda dobrze. Okej, dwie kuchenne są. Przybory kuchenne. No, oczywiście, że tak. Na blacie, proszę bardzo. Lodóweczka. Nowoczesna. Nowoczesna, wyszukana. Podstawowa, prosta, nowoczesna. Aby nie podstawowa, prosta. To jest nowoczesna. Taka mini. O, to mini. Duże mieszkanie, duże potrzeby. Więc weźmiemy sobie tę droższą. O, taki kontrast walnąć. Chyba trochę za ostro. No, musi być niebieska. Ale mi na ścianie nie podoba się akurat tej. No właśnie, i nie ma elektryki, to nic. Najpierw poustawiamy wszystko, a dopiero później weźmiemy wujka i niech on coś z tym zrobi. No bo tak za każdym razem go wzywać i... A tak to przyjdzie, zrobi wszystko i będzie w porządku. No i znowu bardzo drogi piecyk. Dobra, drogi piecyk niech będzie tutaj. Okej, stół. Znajdziemy, bo już tylko 3760 zostało, niewiele. Bielski i mi już tyle wystarczy. Weźmy. O, jaki sielski. Na samym środku? No nie wiem. Bardziej przy boku. Czekaj, tam to nie. Trzeba będzie to przestawić, żeby tutaj trochę miało ręce i nóżki. O, a nie, tu są drzwi z kolei. Ja pierdziu. Wiecznie coś. Bóg będzie na środku w takim razie. Co dalej? Krzesła, tylko trzy krzesła. Ciekawe, czemu są zaznaczone w takiej ramce. To mnie ciekawi. Nie ma sielskich. Dobra. Skoro nie ma sielskich, aby nie podstawowe, współczesne, proste. Myślę, że wystarczy. Jedno. Drugie. I trzecie. Proszę bardzo. W razie jak nam zostanie troszeczkę pieniążka, to wtedy weźmiemy i coś dołożymy. Zen proste. O, sielskie wyszukane. No i sielskie wyszukane wygrało, proszę bardzo. Rzucimy to tutaj na ścianę. Okej, dwie roślinki muszą być. Także między drzwiami po obu stronach. Lampa naścienna. I dobra, ja tam wymagający nie jestem. Dajmy nad zlewem. I jeszcze jedną rzucimy. A, tak po drugiej stronie, a czemu by nie? No i spoko. Co tu? Lampa naścienna 2. A, bo nie ma gniazdek. Okej, to później się tym zajmiemy. Okap. Jest sielski okap, czy nie ma czegoś? Jest sielski okap, aż 699, ale tam jest okno. Więc okap zainstalujemy tu. Szafki przestawić trzeba. No i dobra. Dalej, okap już jest. Naścienna szafka kuchenna. Sielska. Podpasujemy z kolorami? Nie bardzo. Czemu jest tylko narożna? Tam są okna. No nic, no nic, no co poradzę, nic nie poradzę.
Jak tak się chcą bawić, no to rzucimy tutaj tą szafkę naścienną, tak z dupy. No bo co innego, czajnik. Sielski czajnik, proszę bardzo. Sielski czajnik postawimy tutaj. I jeszcze wyciskarka do soków. Dobra, widzę, że zostanie nam pieniędzy. A, żółty. No to tak, skoro nam pieniędzy zostało, to zróbmy... tak. Ale w sumie... Chwileczkę. Przecież potrzebna nam jest elektryczność. No i dziadunio już przylas. Gdyby tak. Nie, bo to mały zasięg ma. A więc... Tyk. Tu 150 pyknie. Trzeba następne gniazdko. I jeszcze tu po drugiej stronie trzeba też pyknąć gniazdko. Kolejne 150. Dobra, delikatnie pieniążka nam zostało. Wyjdź, tak. Okej. O, całkiem się wyniosłem. Rozpocznij remont. No okej, tak, wiem o tym. Kontynuujemy. Więc tak, skoro nam zostało, wróćmy do szafki kuchennej. Kupmy jeszcze szafki kuchenne. To chyba były te kolory. Oj, nie ten kolor. Coś tu... Wersja kolorystyczna. Co się dzieje? O! No już bardziej, ale nie, to nie to. Sprzedaj mi to. O, to właśnie. Tyk. No, żeby to tak trochę wyglądało. I przenieśmy... O, tutaj. No i teraz jest blat roboczy, że można coś porobić, podziałać. Wszystkie przedmioty się kochają. No i dobra. Ozdoba ścienna, proszę bardzo. Też trzeba kupić, powiesić. Jest. Okej, czyli wygląda na to, żebyśmy już spełnili wszystkie wymagania. Także ryzykujemy. Jak to się robiło? Tutaj. I oddaj zlecenie. I jedziemy. Uwaga, coś się dzieje w mojej przyczepie. Wygląda na to, że żadne prezenty nie sprawią coś tam. Szczerze mówiąc, nie mam już na niego cierpliwości. Musimy uciec się do drastycznych środków. Otwórz panel lokatora. Dobrze, teraz kliknij w przycisk sabotaż i pamiętaj nikomu ani słowa o tym. Wybierz opcję, która ci się spodoba, odblokujesz ich więcej wraz z postępami w karierze. Gdzie to jest? Sabotaż. No akurat podoba mi się tylko jedna opcja. Ale jest tak, rzut ciastem. Odblokowano nowe przedmioty. A czemu? Aha, czemu? Olipka. Chyba tamto zostało sprawdzone. Dobra. Zgrywu z strąbką. Jeśli masz nadprogramowe pieniądze do wydania, możesz przyjrzeć się dostępnym opcjom usługi i sabotażu, które zapewniają dodatkową możliwość interakcji z lokatorem. Zafunduj swojemu najemcy coś, co lubi lub nienawidzi, jeśli chcesz mieć duży wpływ na jego szczęście. No, spoko. Zerknijmy, co to będzie. Dziękuję. I co już? Ojej, wpadł mu na chatę nawet. Może jestem złym kumplem, ale nie mogę się doczekać, aż zobaczę jego minę. Jak dostanie to, na co sobie zasłużył. Liczymy, że po tej akcji Pedro zdecyduje się zerwać umowę najmu. Lubię dobrą muzykę, ale ten koleś tylko co? Nie wiem co tam.
Dziękuję za pomoc. Teraz chyba sam się wprowadzę do tej przyczepy. Żadnych więcej irytujących lokatorów. Dobra, nocna kuchnia. Coś zostało odblokowane. Także fajno, fajno jest. Okej. I ładnie można, no naprawdę ładnie można się oddalić i połazić. To są te slumsy. Chyba. No dobra, czyli tak, zarób pieniądze. Zarobiłem. Zainstaluj media w mieszkaniu. Tu jest moje mieszkanie. Także kliknijmy. Upgrade. Ogrzewanie. Instalacja wymagana. 500 zagrzejnik. Wow. 10 godzin prac instalacyjnych. No zainstaluj, no. To poradzisz? Nic nie poradzisz. Chwilę poczekajmy. Zobaczymy, co się wydarzy. Zanim mieszkanie ciotki będzie mogło zostać wynajęte, trzeba skończyć jego remont. Dokończ remont. A jeszcze? Tu chcę zobaczyć. Wodę zainstalowano. Licencja na współnajemców. 15 godzin prac instalacyjnych. O, proszę. Telewizja. Instaluj za 500. Łącze internetowe 1000. Monitoring 1500. Dyspozytory robotów sprzątających. Proszę bardzo. 1500. O, proszę. Coś następne ulepszenie wymaga do łączeń. 10 co 2 tygodnie. Internet 6G. Ten Flix. Ubezpieczenie od trzęsienia ziemi. Proszę bardzo, to bierzemy. Chociaż na razie to na cholerę mi to. Dobra, to są ulepszenia. No okej, okay, dobra. Zacznijmy się bawić. Tak? Nie można remontować, póki mieszkanie nie zostanie wysprzątane. Okej. Okay. Jak się wchodziło do mieszkania? Ej, jak się wchodziło do mieszkania? Jak ja mam to zrobić? Nie można wynajmować bez zamontowanych grzejników we wszystkich pokojach. Czyli co? Najpierw muszę skonfigurować. Okej, dobra. Dobra, no to teraz tak, no co, grzejnik sobie zainstalujemy, gdzie? No tak grzejnik wygląda? No to instaluj, dziadek. No i co, pokrycie 100%. Oko. Lubię pokrywać w 100%. Okej. Znów, nie, co ja mam, jemu wyjście trzeba pokazać, zapominam się, wyjdź. Dziadek, wyjdź mi stąd, no wyjdź mi stąd, dziadek. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. No to lecimy, okej, najpierw musimy trochę to miejsce wysprzątać, wyślij mnie do środka i zajmijmy się tym od razu, wiesz o co chodzi? Wiem o co chodzi, dobra dziadek, rozpocznij sprzątanie. Odblokowano składzik. Możesz teraz przechowywać przedmioty, które udało ci się naprawić w nowym lśniącym składziku, który udało się namierzyć twojemu wujkowi. Raz zachowane przedmioty mogą być później umieszczane w dowolnym mieszkaniu podczas trybu renowacji. Super. Tak, napraw... O, nie mogę. No. Tak, dokładnie. Mierzy fajne. Mam składzik, poza tym niektóre rzeczy, które znaleźć są całkiem niezłe. Bądź czujny i wypatruj tak zwanych unikatowych przedmiotów i upewnij się, że nie zmarnujesz ich na czyjeś zrujnowane mieszkanie. W każdym razie posprzątajmy tu trochę. Teraz co, zabierz, dodaj do składzika. No pewnie, że tak. Odnów. No nie mogę tego posprzątać. O, wyczyść. Wyczyść. Wyczyść.
Co? O, nie udało się. Wyrzuć mebel. No i dobra. To by było na tyle. Wyjdź i zaraz będziemy remontować. Ulepszać coś. Mamy jakieś pieniążki. Nieźle. Teraz w końcu możemy się zabrać do wykończenia włości twojej ciotki. Rozpocznij remont. Pięknie, pięknie. Odblokowano narzędzia przebudowy. Gotowy na rock and rolla. Otrzymałeś właśnie dostęp do narzędzi do budowy i burzenia ścian. Używaj odpowiedzialnie. No, no, spoko. Okej. Burzenie. Mnie to nie interesuje. Dobra. Zły typ pokoju. Łóżko. Nie no, zacznijmy. Zacznijmy tak. Na pewno przydałoby się zacząć od łazienki. Czemu nie mogę? Łazienka nie znaleziono. O, proszę bardzo. Jak widzisz, udało nam się odblokować nowe narzędzie. Tak, przebudowy. Wypróbuj je. Na początku zbóż jedną z... Ach, cholera. Burzenie, no. Masz. Budowa, masz. No i straciłem pieniądze przez ciebie, dziadek. Nieźle, teraz pora na drzwi. Można je wstawić jedynie w już istniejące wewnętrzne ściany. Spróbuj, czy sobie poradzisz. Dobrze, dobrze wiesz, że możesz równie edytować okna w swoich mieszkaniach. Spróbuj zbudować nowe okno. Można je wstawić jedynie w zewnętrznych ścianach. No wiem, właśnie, o. Tu nie mogę, bo tu jest gniazdko. Ale tu mogę, dobra. Ach, jeszcze jedno. Narzędzie burzenia można wykorzystać tak do niszczenia ścian, jak i do usuwania okien. Przełącz się na narzędzie i wybierz okno, którego chcesz się pozbyć. Burzenie. Wygląda na to, że znasz już wszystkie podstawy. Teraz wystarczy odhaczyć wszystkie wymagania z listy. Pamiętaj, że im lepszy wystrój wnętrza, tym lepsi lokatorzy. No, to by tak trochę pasowało, no. Tylko teraz tak, ja tego nie chcę. Dziękuję, straciłem kolejne pieniądze, dziadek. Okej, budowa. Na sam pierw przydałoby się przestawić to, bo to w tamtym miejscu nie będzie dobrym narzędziem. Kompakt WC. No za dużo tych pieniędzy nie mam niestety. Nic, no na razie zacznijmy od takich, no bieda wersji wszystkiego. Kto tu dał gniazdko w tym miejscu? No nic, niech tak będzie. WC-tkę mamy. Nawet co, sprzedać? Za te same pieniądze mogę. No i spoko. W razie co, później kupimy coś lepszego. Wstawmy łóżko. Trochę nie tak jakoś. O, tak mi lepiej pasuje. Dobra. Siedzenie jakieś. Dobra. Lodóweczka. Lodóweczka. Tyk. Pięknie, wszystko mam. Czemu łóżko jest niezaznaczone, że jest? Przecież jest łóżko, sprzedaj. Łóżko. To jest. Musisz postawić wymagane meble, zanim gra rozpozna typ pomieszczenia.
O, masz ci los, sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. No i nie ma. Jak to? O co tu chodzi? Kurczaki. Aż nie wiem, co powiedzieć. Ej, no to tak, dobra, weźmy to budowanie. Ściankę jeszcze jedną walniemy. Tu jeszcze, co się wydarzyło? Nie ma wejścia. Drzwi. O, drzwi. No, proszę bardzo, oddzielone i to właśnie o to chodziło. Ja pierdziu. Dobra. To tak, zróbmy to siedzenie jeszcze raz. Tyk i lodóweczka. Tyk. Tak przy wejściu. Tyk. No i pięknie. Wszystko jest jak trzeba. No ale brakuje mi na pewno jakiegoś prysznica. No hola. Ja rozumiem, że bida, że to musi... Ale w sumie... Ej, niech zostanie tak jak jest. A co? Wyjdź. Wygląda to, że nasz remont wpłynął na układ mediów. Zanim będziemy mogli wynająć mieszkanie, musimy mieć zainstalowane kratki grzewcze w każdym z pokoi. Otwórz zakładkę po ulepszeń w panelu i przejdź do konfiguracji. O, masz to jeszcze. Tu kolejną trzeba. No dobra, no dziadek, robisz. Co nam pozostało, to zainstalować kratki w każdym z pokoi, który nie ma. No. No i dodatkowa kasa. No nic, trudno. Wyjdź. Tak. I cóż teraz? Okej, okay, odblokowano nowe. Nasz lokal jest już gotowy do na wynajem. Niepomalowane ściany, gołe podłogi. Super. Wybierz z listy dostępnych akcji dzień otwarty i rozpocznij go. Podczas dnia otwartego zainteresowany najmem osoby przyjdą oglądać oferowane mieszkania. Rozpocznij dzień otwarty. Ulotki, gazeta, radio. Myślę, że wystarczy... czekaj, ty wynajmuj cały apartament na pokoje. Opcja do odblokowania w drzewku umiejętności. Proszę bardzo. Dobra, na razie zróbmy to tak, jak jest. Wygląda na to, że mamy naszego pierwszego potencjalnego lokatora. Ależ to ekscytujące. Kliknij na nią i spróbuj wygenerować korzystne warunki wynajmu. Pamiętaj, że im bardziej najemcom podoba się oferowane mieszkanie, tym więcej będą z korzy za nie zapłacić. Targuj się. Zaproponuj. Tutaj 99, kurczaczki. Koszty stałe, ja mam 939, paniusiu. To ja sobie mogę zejść w takim razie, o, zejdziemy do 2000. O, i teraz już mi się podoba, 1740, ładnie podskoczyła. To ja zejdę do 1900, zobaczymy, co się wydarzy. No i 1990. Zysk, znaczy zysk, no nie zysk, zysku będę miał 1000. Ale przyjmij, przyjmij, przyjmij. Dobra robota, mamy naszego... Mamy naszego pierwszego lokatora. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie jej mieszkać. Jasne. W zaprojektowanym przez ciebie mieszkaniu. Jasne. Tam w to nie wierzę. Proszę cię. No dobra. Zdobądź reputację i udowodnij, że jesteś solidnym agentem. Ojej, elitarne kontrakty. Elitarne kontrakty to niepowtarzalne zlecenia, które zaprowadzą cię do bardziej okazałych posiadłości.
Zawierają one szereg unikalnych przedmiotów, których nie będziesz mógł znaleźć nigdzie indziej, chyba że lubisz grać nieczysto i zdecydujesz się zgarnąć kilka z nich dla siebie, dodając je do swojego składzika. No, nieźle. Masz ograniczoną ilość czasu na zaakceptowanie tych ofert, więc musisz działać szybko, jeśli masz ochotę na coś ekstra pikantnego. Jestem ciekaw, ile ofert maksymalnie mogę zgarnąć. Drzewko umiejętności. Wygląda na to, że w twoim drzewku umiejętności są niewydane punkty nauki. Punkty te zdobywa się poprzez osiąganie nowych przedmiotów poziomów doświadczenia, a wykorzystuje się je do odblokowywania nowych zdolności w drzewku umiejętności. Istnieją trzy główne gałęzie lokatorzy, gospodarz oraz wujek. Wystarczy kliknąć na strzałki u góry ekranu aplikacji, aby przełączyć się między nimi. Możesz dostać się do swojego drzewka umiejętności poprzez dedykowaną aplikację w telefonie. Okej, spoko. Więc drzewko umiejętności. No mamy poziom 6, także nie dziwię się, że mamy coś niewydane, ale punkty tylko 4. Więc tak, jesteśmy w gospodarzu, w lokatorze. Już w lokatorze mamy kilka odblokowanych i wujek. Więc tak, jedziemy po kolei. Umowa na 2 miesiące. Odblokowuję długość umowy na 2 miesiące. Dobra, odblokuj tę umiejętność. Wejdźmy do wujka. Wujek ma średni mechanik. Zwiększa szansę Stefana na naprawę o 5%. Dawaj to. Co tu mamy? Na 4 miesiące. A dawaj to na 4 miesiące. I jeszcze mamy jeden punkt. No to... zwiększa szansę wujka Stefana na pomyślne odnowienie przedmiotu. Dobra, bierzemy. I w tym momencie widzę, że już się karaluchy pojawiły u mnie w mieszkaniu. Także superancko. Fajnie. Dobra, to trzeba się tego pozbyć. O, dobra. I właśnie dostaliśmy wiadomość. Jeden z twoich lokatorów wymaga uwagi. Wygląda na to, że coś się wydarzyło w najmowanym przez niego mieszkaniu. Sprawdź swoją wiadomości, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat wynikłego problemu. Wiadomości. Okej, strasznie cieszę, że połączyła nas umowa najmu. Od teraz możesz się ze mną kontaktować pod tym numerem. Hej ty, możesz wierzyć lub nie, ale mam tu bandę karaluchów. Wyślę wujka. Dobra, wujaszek już jest. No i co teraz? Wujak spsikał, dokładnie. Teraz pozbądźmy się reszty. Jeszcze raz? Aha. O kurczaczki, punkty gospodarza są drugorzędną walutą, którą możesz wydawać na przeróżne rzeczy. To jest prezenty, sabotaże i usługi. Punkty gospodarza. Możesz zdobywać punkty gospodarza w następujących sytuacjach. Pomyślne zakończenie umowy najmu, przeprowadzenie remontu na prośbę lokatora, ukończenie elitarnego kontraktu, rozwiązanie problemu lokatora za pomocą wujka Stefana. Miej jednak na uwadze, że najczęściej jakość wykonania danego zadania bezpośrednio przekłada się na liczbę przyznanych punktów gospodarza. Opowiem wam, naprawdę dzieje się w tej grze. Sporo jest różnego typu smaczków. Podoba się. Naprawdę dobra robota. Teraz możemy opuścić mieszkanie. Nasz lokator powinien być wdzięczny. Nowy typ zadań dostępnych w aplikacji zleceń. Opieka nad lokatorami. No super, naprawdę super. Dobra, wejdźmy do smartfona. Wiadomości. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Co ty, Pedro, chcesz? Brzydkie mieszkanie, okropny gospodarz, mamy wymienić dalej. Chyba starczy, nara, wyprowadzam się. Aha, to ty, Pedro. Okej, gracz, co tu chodzi, o co biega? Więc tak, progresja. Następnie mamy recenzję. Proszę. Jedynie tutaj miałem 4 gwiazdki, a tak to po 5. Proszę bardzo. Proszę, niesamowity agent. Myślałem, że tylko mój szwagier jest w stanie odwalić tak dobrą robotę. Świetna praca powinna być wynagradzana. No, dziękuję, dziękuję. No.
Dobra, znajdźki, nieodkryte zestawy, 7, bla bla bla. Ok, upewnijmy się i zbierzmy zlecenia. Więc tak, potrzebuję przyjemnej i przestronnej kuchni z jadalnią. Czekam na oferty, wymagania, stwórz nową kuchnię. Coś podobnego już było, ale to nic. Chyba to nic. Tu mam za 2900 jeszcze. Może to za 2900? Mam paru hałaśliwych lokatorów, którzy przyprawiają mnie o ból głowy. Szukam kogoś, kto pomoże mi się z nimi zająć. Budżet 4700. Weźmy to, bo jestem ciekaw, kto tu się odwali. A więc, jesteśmy już tutaj. Mieszkanie. Z tym lokatorem. Teraz tak. Zajmij się potrzebami lokatora. A jakie on ma potrzeby? Nie lubi, nie wiem co. Lubi wesołe filmy, czasopisma. Vintage jest na plus. Okej. Prezenty. Jedzenie. Też. Tu nic nie mogę zrobić. Usługi. Nic nie mogę zrobić. Także co ja mogę? Nic nie mogę. Co ja, biedny miś? Biedny miś, mam poradzić teraz z tym. Anuluj. Nic, nic tu nie zdziałam. Dobra, to w takim razie zaakceptujmy następny. Weźmy to. A, i więcej już nie mogę. Okej, właśnie o to mi chodziło. Więc tak, opieka, renowacja. Idziemy do renowacji. Wskazówki. Okej. Widzę, że uzbierało się trochę rachunków do zapłaty. Otwórz panel finansów. O, ty mówisz. Tu ma 522 do zapłaty. Opłać wszystko. Dług. Nowe zlecenie dni otwartych. Typ zadań dostępnych. Następne zapłata za 6 dni, 8 godzin. Teraz kliknij w opcji przypomnij i wybierz odpowiednią reakcję, jako że jest to nasz pierwszy problem z najemcą. Uprzejmo. Ja nada się idealnie. O co tu chodzi? A, uprzejmie przypomnij. Nie zapłaciła. Super, teraz musimy poczekać na jej odpowiedź, jeśli... fajnie. No dobra. O, coś jest. Zauważyłem, że jeszcze nie dostałem czynszu od ciebie w tym tygodniu. Wybacz, nie mam forsy. Ej! I co teraz? Co w takich sytuacjach się robi? Czekaj, tu były finanse, zarządzaj i nie mogę zrobić nic. No spoko. Dobra, rozpocznij remont. Ej, to mieszkanie już było. Kuchnia. I idealnie to samo było. Dobra, no to zacznijmy. Współczesne tym razem. I dla gracza nielubiane. Okej, czyli współczesne coś. O. Zrobimy to tak. Ściany też współcześnie. O. Zrobimy tak na odwal się. Pierwsze lepsze. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt końcowy. Okej, okay, zlew kuchenny. Współczesny. Nowoczesny. Współczesny. Okej. Okay. A niech sobie stoi tutaj. Czemu by nie? Szafka kuchenna. To tak jakoś z dupy stoi. Miałem na myśli zrobić na odwal, ale nie aż tak. O, teraz to przynajmniej ma troszkę ręce i nogi.
Okej, okay, teraz przybory kuchenne. No, proszę to ustawić, cyk. Lodóweczka. Cyk. No, ciekawe, ciekawe. Jak bardzo mogę sobie olać sprawę. Ile krzesło ma być? 3 krzesła. No i bomba. Proszę bardzo. Krzesła. Współczesne i proste. Ej, coś tu mi nie pasuje. Czemu mi tu nie pasuje? Coś blokuje drogę do mebla. To jest? A, bo ten mebel ma tylko tak. Dobra, dobra, mój błąd. Okej, nie ma miejsca. Jeszcze go przestawimy tak. O, i proszę bardzo. Teraz jest wszystko jasne. No i pięknie. Ile tych roślin? Dwie, także cyk. Lampa naścienna. Współczesna, współczesna. Więc jedziemy. Tu jedna. Tu druga. Okej. Okap. Już okapik jest. Szafka kuchenna, naścienna, nowoczesna, współczesna. Tyk nad zlewem, a czemu by nie? Czajnik. O, nawet tu mogę go rzucić? Niech stoi. Okej. Okay. Ozdoba ścienna. Okej. Okay. Czyli byłoby już wszystko, gdyby nie fakt, że nie mam podłączonej wody. Więc dziadek, wracasz do akcji. Dobra. A teraz szkoda, że nie mogę. Muszę wyjść. Dopiero wtedy mogę zmienić na elektrykę. To jest słabe. Elektryczność. A nie, dziadek jeszcze jest. Proszę bardzo. Więc tak. Pierdykniemy elektrykę. Tu pierdykniemy. I jeszcze jedno gniazdko. Pięknie, pięknie. Tak. A, całkiem wyszedłem, dobra. Okej, okay, i co? I już by było wszystko zrobione. No, wszystko jak trzeba, także oddaj zlecenie. Tak na zielono trochę wyszło. No, czekamy teraz na recenzję klienta.
póki co chyba wydaje się zachwycona. Nie, 4 na 5 gwiazdek będzie. Sukces. Bez kitu. O, to ja to teraz zrobiłem? Bez kitu. Widzicie to? Fajnie, fajnie. Nie trzeba będzie tak się spuszczać dużo nad zleceniami. Także to jest super. Marin, co tu się dzieje? Okej, właśnie dostałem wiadomość od mojego gospodarza, że będziesz moim nowym gościem od spraw wszelakich na jakiś czas. Trochę smutne, bo całkiem nieźle się dogadywaliśmy. Miejmy nadzieję, że nie odwalisz przysłowiowej kichy z poważaniem. Aha, czyli to jest ta opieka. W mieszkaniu zaległa mi się banda szczurów. Jeszcze chwila i będę jeździć na będą jeździć na motocyklach. Jeśli tak chcesz grać, słuchaj. Bez kitu, ej, nawet nie zdążyłem przeczytać. Słuchaj, mam problem z jakąś pękniętą rurą. Tu za szczęście mieć z tobą tak niesamowity kontakt. Nie, jednak nie. Wygląda na to, że wszystko samemu muszę ogarnąć. No bez kitu, nawet no nie zdążę nic zrobić. Ej, to trochę coś nie tak powinno być, nie? Witam. Jest problem ze sprzętem RTV. Mógłbyś coś z tym zrobić? Wyślę wujka, żeby to ogarnął. Napraw. Co to jest? Co mogę z tym zrobić? Jakieś serduszko? Dobra, napraw to. Czyli wychodzi na to, że trzeba czym prędzej reagować. Termin 0 dni. O co tu chodzi? Wyjdź mi stąd. Ura, znowu działa. Świetnie. Cieszę się, że pomogłem. Zajmij się potrzebami. Poczekaj na recenzję klienta. Opieka. Nie wiem, jak to się stało, ale się stało i to zrobiłem. Jest ok, mój podopieczny nie odniósł żadnych szkód. Okej, dobra. No spoko. Ogólnie tu coś, że głód. O, jakieś serduszko wpadło. Pracownik fast foodu. Okej, anuluj. No dobra, łapmy następne zlecenie. Zobaczmy, co się wydarzy. Potrzebuję jakiegoś architekta do nowej łazienki. Tanio i szybko. Wymagania. Stwórz nową łazienkę. Co tu się dzieje? Właśnie poszedł do ciebie przelew z zaległościami. Przepraszam za opóźnienie. No i pięknie. I takich to ja szanuję. Dobra, akceptujemy. Mniej istotny prestiż. Dobra, ciśniemy się tam i zobaczmy, co tu będzie się działo. A więc, łazienka, wymagane w mieszkaniu, łazienka, ozdoba, czekaj, łazienka będzie w tym małym pomieszczeniu. Okej, więc zróbmy to, wykończone, czekaj, co? Proste, prostota jest tutaj wymagana, a więc współczesne, nie? To najwyżej vintage trzeba będzie mu rzucić, no, wtedy będzie tak najlepiej, wykończenie ścian. Współczesne, podstawowe, proste, nie podstawowe. Okej, czyli wyszukane na pewno nie. No to weźmy współczesne. Ciemnicę mu zrobimy, temu ktośowi. Okej, kabina prysznicowa. Proste, lecz nie wyszukane. Co to jest? Aha, hej, dobre to. Podstawowe, proste. Jedziemy z tematem. To mi się podoba. Tyk. Aha. Nie ma dojścia do wody. Spoko. Ale czy ogólnie jest dojście do wody? Nie ma, także będzie trzeba wujka wezwać. Kompakt WC. Jest prosty.
No i mi tyle wystarczy w sumie. Okej. Okay. Papier toaletowy. Okej, okay, umywalka. Umywalka, wyposażenie łazienek. O kurczę, fix, to było dużo miejsca, nie ma. Ale to nic, to nic, to nic. Rzucimy taki sprzęcior. No i kosz na pranie. Też niech będzie. No, lampa ścienna. Wyszukane, nie, współczesne, przytulne. No i mnie to tam cieszy, proszę bardzo. Więc jeszcze duża roślina, serio. Gdzie ja mam to na głowie postawić? Ale nasrane, no nie no, ej. Coś tu jest nie halo. Może tu niech stoi w takim razie. Bo nie wiem, gdzie to postawić. Jeszcze ozdoba naścienna. Kalendarz w łazience. A czemu by nie? Niech sobie tam zmienia datę. Dobra. To by było na tyle. Jeszcze tak, wrzućmy elektrykę. Dziadek. Dziadek elektryk. Proszę o jedno gniazdko. Dobra. Nie, ten prysznic mi się podoba. Dobra, a teraz wodę podłączymy. Ciekawe, czy jak podłączę wodę tu, to starczy i wszędzie, czy nie bardzo? Spróbujmy. Pykło wszystko, coś... Nie pykło wszystko. Niestety trzeba jeszcze jedno podłączenie zrobić. Dobra, ale coś tu jest nie tak. Możesz zwiększyć punktację wystroju tego przedmiotu, stawiając go w pobliżu któregoś z tych przedmiotów. Mydelniczka, dosownik mydła, szczoteczki do zębów. Nie. Ojej. O. No i spoko, dobra. Jesteśmy już w tym oto miejscu. Kompakt WC. Coś tu z kompaktem WC jest nie tak? Aha, chyba wiem co. Nie mogę się do niego dostać. To zróbmy tak. Przestaw. Stawimy go na tej ścianie. O kurczę. O. Przestaw. I tu postawimy. Dobra. I mamy wszystko. Także oddaj zlecenie. No i teraz sprawdźmy, co ty mi powiesz. Ojej. No proszę, zachwycony jest. Znaczy ta osoba jest zachwycona. I co przynajmniej? No pięknie, sukces. Żeby było kolejne 5 gwiazdek. Proszę bardzo, kolejne 5 gwiazdek wpadło. No moi mili, także mamy już 14 tysięcy. 14 tysięcy. Jak znaleźć moją chałupę? Oto jest pytanie. Zarządzaj.
Gdzie jest moja Havira? O, to jest pytanie. Okay, może tutaj? Nieruchomości. Pyk. Tu jestem. Okej. Okay. Także teraz. Czy jest tutaj możliwość sprawdzenia, kiedy kończy się wynajem? Rok budowy. Prestiż, wartość. Powierzchnia pokoi. No nic, nie jest na ten temat napisane. No nic, no mówi się trudno. Dobra, weźmy... O, proszę, drzewko umiejętności. Wujek ma dwie. Tu są dwie. Dobra, wujka ulepszymy. Zwiększ prędkość Stefana o 10%. Może nie. Zwiększ prędkość analizy lokatorów o 10%. Odblokujesz prezenty, gazeta, magazyn sportowy, magazyn celebrycki. Usługa. Profesjonalny kucharz. Przygotowuje wykwintny posiłek dla lokatora. Dobra, niech będzie. Niech będzie. Co się wydarzyło? Pracownik fast foodów. Aha, że w pracy jest. Coś nam się zepsuło. O, zaraz będzie alarm. Dobra, moi mili. Już i tak wystarczająco długo siedzę przy tej produkcji, jak za pierwszym razem. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy wam się podoba tego typu gra. I tyle z mojej strony. Także dziękuję wam bardzo. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.